Witam wszystkich szczególnych gości na uroczystości nadania nowo wybudowanemu rondu nazwy Ronda Hutnika. Proszę orkiestrę dętą Hutu Miedzi Głogów o odegranie hymnu hutniczego. Produkcyjne naszych hutników są jednocześnie źródłem pomyślności i życiowej stabilizacji dla znacznej części naszego miasta. W jubileuszowym roku 60-lecia PGHM Polska Miedź S.A. oraz 50-lecia Huty Miedzi Głogów, aby upamiętnić tysiące pracowników naszej huty, nadajemy nowemu głogowskiemu rondu nazwę Rondo Hutników. Niech będzie upamiętnieniem ich obecności w życiu naszego miasta i świadectwem szacunku głogowian dla hutniczej pracy. Proszę o zabranie głosu prezydenta Głogowa, pana Rafaela Rokaszewicza. Szanowni Państwo, dzień dobry. Dziś spotykamy się na uroczystości nadania nazwy dla nowo wybudowanego ronda, Rondo Hutników. Natomiast, żeby nadać nazwę, najpierw trzeba było je zbudować. Dlatego, wykorzystując tę okazję, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby to rondo powstało. Plan, aby to skrzyżowanie przebudować na formie ronda turbinowego, zrodził się już około 10 lat temu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała wówczas dokumentację, wykupiła grunty dookoła, jednak realizacja nie została sfinalizowana. Dlatego, aby poprawić bezpieczeństwo, aby zachować komfort przejazdu przez Głogów, postanowiliśmy jako samorząd miejski wziąć na siebie realizację tej inwestycji. Pozyskaliśmy dokumentację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zmodernizowaliśmy ją i przystąpiliśmy do realizacji zadania. I co najważniejsze, aby zrealizować takie inwestycje, potrzebne są pieniądze. Środki na budowę tego ronda pochodziły z budżetu miasta Głogowa, z rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych, tego pierwszego rozdania. Nie ma z nami dziś posła Zubowskiego, bo sam pracował do nocy, ale także chciałbym tu podziękować za angażowanie województwa dolnośląskiego, przekazanie również 1 000 000 zł na realizację tej inwestycji. Dzięki temu około 7 milionów złotych uzbierało się, aby zrealizować tę bardzo ważną inwestycję dla naszych mieszkańców. Dziękuję serdecznie za te wsparcie finansowe. Dziękuję także firmie wykonawczej, głogowskiej firmie przedsiębiorstwa budownictwa drogowego. Dziękuję nadzorowi. Dziękuję Wydziałowi Inwestycji i stojącym nad wydziałem mojemu zastępcy Piotrowi Poznańskiemu. Bardzo dużo pracy, zaangażowania. 4 ostatnie miesiące to efekt takiego ronda. Dziękuję wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio przyczynili się do tego. Dziękuję również Hucie Miedzi Głogów za ufundowanie tej pięknej kadzi, która myślę, że jak ktoś nie doczyta, to przynajmniej zauważy, że to jest rondo związane z głogowskimi hutnikami. To jest nasz ukłon w kierunku Huty z okazji jubileuszu 50-lecia. Także mamy dziś okazję spotkać się na odsłonięciu tablicy upamiętniającej hutników głogowskich i nadaniu rondu nazwy Ronda Hutników. Zatem serdecznie dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za zaangażowanie przy tej inwestycji. I na koniec chciałbym podziękować kierowcom, mieszkańcom naszego miasta za wyrozumiałość. Po 4 miesiące pracy nad tym rondem, zamknięcie drogi dojazdowej do Głogowa to duża uciążliwość, ale dzielnie wszyscy to znieśliśmy. I tak patrzymy już na przyszły rok, kiedy kolejne wyzwanie budowy ronda na wyjeździe w kierunku na Polkowice, Lubin. To będzie jeszcze większe wyzwanie, ponieważ tam jest, można powiedzieć, 2 razy większy ruch niż na tym skrzyżowaniu. Ale mamy już doświadczenie, mieszkańcy też już są przygotowani, mam nadzieję, bo mówimy o tym zamiarze od dłuższego czasu, zatem wszystko przed nami, kolejne inwestycje. Ja tylko powiem, że na drodze krajowej, tu
wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w tym przypadku także z DSDiK, realizujemy 3 bardzo duże inwestycje. To rondo zakończone, rondo, o którym wspomniałem, w przyszłym roku i procedowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj przejście podziemne pod drogą krajową na wysokości zamku, czyli na Starym Mieście. Zatem duże przedsięwzięcia realizowane przez miasto na drodze krajowej i to nie koniec. Czekamy z utęsknieniem na obwodnicę, która jest w trakcie projektowania. To na pewno będzie największa inwestycja drogowa, jakże potrzebna naszemu miastu, które obciąży głównie od ruchu tranzytowego. Dziękuję bardzo. Budowa nowego wspólnego ronda, który poprawi, mam nadzieję, bezpieczeństwo i komfort podróży. Na pewno jest ładne i ciekawe, wizualnie zazdroszczę. Także gratuluję jeszcze raz serdecznie. Gratuluję też prezydentowi Rafałowi Rokaszewiczowi. Dziękuję za determinację oraz podjęcie się jako inwestora inwestycji na nie swoim zadaniem. To jest zadanie krajowe z jednym wotum wojewódzkich, dlatego też nasz udział województwa w finansowaniu tego zadania. Niemniej jednak jego determinacja i zaangażowanie pozwoliły te rondo zrealizować. Mam nadzieję, że skończą się nieszczęśliwe wypadki zdarzenia drogowe, które miały tutaj miejsce. A prezydent mówi mi, że były one liczne, więc tym bardziej gratuluję i mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni i bezpiecznie korzystać z tego wjazdu drogowego. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj jest symboliczne otwarcie ronda, ronda hutników. Symbol jest powiązany z hutą Miedzi Głogów i nierozłącznie z miastem Głogów. Trzon naszych pracowników to są mieszkańcy miasta Głogowa, jak i okolic. Dlatego tym bardziej mi jest przyjemnie uczestniczyć w tym symbolicznym dniu, jakim jest otwarcie tego ronda. Kać hutnicza jest związana z ciężką pracą hutników i to jest taki symbol, ukłon dla hutników, którzy są mieszkańcami Głogowa, a pracują w jednym z największych zakładów w tym regionie. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że znalazłem się akurat dzisiaj w tym miejscu, bo z zakładem hutniczym, z hutnictwem KGHM jestem związany od ponad 40 lat. I właśnie tą drogą tutaj wraz z całymi rzeszami pracowników Huty Miedzi Głogów oraz współpracujących firm tutaj codziennie dojeżdżaliśmy do pracy. To dobrze, że Rada Miasta podjęła decyzję o nadaniu temu obiektowi nazwy rondo hutników, tego utożsamiania i szacunku do pracy całych pokoleń pracowników zatrudnionych właśnie w tej największej hucie KGHM. Jest też godne zauważenia, iż nie tylko sama firma, ale też otoczenie tutaj dba o to, aby poziom bezpieczeństwa także w drodze do pracy się poprawiał, w drodze do pracy właśnie naszych kolegów hutników, tak jak to powiedział pan dyrektor, musiał do ciężkiej, trudnej pracy hutniczej. Oby ten obiekt służył wszystkim jak najdłużej i przyczyniał się do bezpieczeństwa zarówno kierowców, którzy szeroko korzystają z tego obiektu, jak też pracowników. Dziękuję.